Witamy wszystkich widzów Sixpack TV. Jesteśmy na konferencji PEI w Warszawie. Ze mną Łukasz Juras Jurkowski. Witam Cię, Juras. Uszanowanie. Ostatnio rozmawialiśmy o Counter-Strike Global Offensive. Dzisiaj myślę, że Cię nie zaskoczę. Porozmawiamy sobie o KSW 39, wydarzeniu, na które czekaj 6 lat. Wydarzeniu, które już jest historyczne, rekordowe, jeszcze przed samym rozpoczęciem. I moje pytanie. Stołek komentatora uwiera trochę w pupę? Czas się rozruszać? Nie, to nie do końca jest tak, że uwiera, bo znaczy, fakt jest taki, że są mało wygodne, bo zazwyczaj drewniane krzesełka, nie mamy jakichś, wiesz, foteli królewskich, ale szkoda, musimy jakiś wniosek do naszych pracodawców napisać. To bardziej do Polsatu. Okay. Słuchaj, nie ukrywajmy, no, gdzieś te 6 lat trochę brakowało tego, aby gdzieś nawet nie tyle rywalizować, ale żeby gdzieś ten sportowy tryb życia, te mocne treningi, to uczucie takiego, wiesz, większego zmęczenia, to zawsze przez tyle, jak ci towarzyszy, potem tego nie masz, no to zawsze brakuje, wiesz. Sportowo pozostawałem cały czas aktywny, ale bardziej w formie rekreacji, bardziej w formie utrzymania jakiejś tam kondycji fizycznej, ale brakowało też tej adrenaliny i myślę, że od jakiegoś dłuższego czasu, tak naprawdę, myślę, 2-3 lata, to już tak poważnie myślałem o tym, żeby może jeszcze raz wystartować, jeszcze raz poczuć to wszystko, co towarzyszy całym przygotowaniom i temu, kiedy wchodzi się do klatki, kiedy się ten pojedynek wygrywa, bo inaczej nie zakładam, że może być. I fajnie, że w końcu KSW zdecydowało się zaatakować Stadion Narodowy, no bo to jest kolejna wielka chwila w rozwoju, w historii polskiego MMA i chciałbym w tej chwili wziąć udział bardziej w formie aktywnej niż jego głos. Okej, okay, to może przejdziemy teraz do Twojego rywala, Rameł Sokodżu. Myślę, że włodarze KSW nie dali Ci kelnera po takiej przerwie, tylko rywala, którego, żeby pokonać, trzeba zbić się na wyżynę swoich umiejętności. Zgodzisz się ze mną? Tak, no ale od początku to był taki plan. Od początku jednym z warunków mojego powrotu było, że nie będzie to walka cyrkowa, tylko będzie to pojedynek prosportowy. Ja zawsze byłem sportowcem i sportowcem będę. Wiem, że teraz nowa generacja kibiców i nowi fani bardziej kojarzą mnie jako komentatora i dla nich oczywiście jestem tak, 36-letnim weteranem, wiesz, i dziennikarzem, który postanowi, że się będzie bić, więc myślę, że też wiele osób odbiera mnie w kategorii freaków, no ale też jest jednak sporo ludzi, którzy wciąż pamiętają mnie z aktywnych występów i czekają, no bo dosyć tam feedback tego mojego powrotu naprawdę ogromny, za co dziękuję po raz kolejny, jeszcze będę dziękował, przypuszczam, 1500 razy, także no ja no, cieszę się, kurczę, no można było dużo mówić. Sokodżu, myślę, że po 6-letniej przerwie dosyć wysoko zawieszona poprzeczka. Tak chciałem, tak mam. Zgodziłem się bez żadnych negocjacji od razu na Soko, bo wiesz, ja nie jestem młodym prospektem, tylko jednak jestem zawodnikiem, który starczył 25 zawodowych pojedynków i mimo, że 6 lat przerwy miałem, no to naprawdę gorąco wierzę w to, że w maju ta forma będzie dużo lepsza niż w poprzednich wszystkich moich walkach łącznie zrobiona, także jestem dobrej myśli i naprawdę mimo, że już jestem underdogiem i to sporym, jeżeli chodzi o kursy bookmacherów, no to kurczę, będę bogatszy o parę złotych, bo na siebie postawię większą sumę pieniędzy. Dobra. Generalnie śledzę wszystkie Twoje konta społecznościowe, oglądałem ostatnio wideobloga na Łączy Nas Pasja. I tu jest kolejne moje pytanie, jak idą przygotowania, bo wiem, że nie wszystko idzie po Twojej myśli. Ten pułap tlenowy nie jest chyba zadowalający, wiem, że masz kontuzję, pęknięta kość kciuka, coś tam jeszcze z więzadłami, dłoni, tak mówiłeś. Już lekka załamka przeszła i starasz się jakby podkręcić te wszystkie parametry, jak to wygląda? Nie to, że załamka, to bardziej wynikało z tego, że spodziewałem się, że po lutym takim miesiącu rozruchu będę w lepszej formie fizycznej, takiej wydolnościowej. Szybko zostało to zweryfikowane, że ciężkie treningi jednak trochę różnią się od tego, co robiłem w miesiącu w lutym. Ale wchodzimy, no, ja dosyć jestem, może tak. Wcześniej dosyć szybko łapałem taki pułap tlenowy, abym mógł spokojnie realizować zadania treningowe i teraz jest już drugi tydzień zakończony, dzień takich ciężkich treningów, 10 jednostek, poniedziałek, piątek. Tak, basen widziałem. I to idzie w dobrą stronę, już naprawdę spory progres na przestrzeni 2 tygodni, także myślę, że spokojnie na ten na narodowy, jeżeli nic się po drodze nie wydarzy, tfu, wiesz, złego, to cardio będzie na 15 minut, ale szczerze nie sądzę, aby było potrzebne aż tyle. Okej. Okay. Przejdziemy teraz do robienia wagi, suplementacji i współpracy z Kubą Mauriczem. W ogóle ogarniasz już te wszystkie szyfry?
Powoli tak, no powoli uczę się, wiesz, jak dostałem samą listę suplementów, już nawet nie mówię o diecie, to czarna magia, weź mi to rozszyfruj na początek wszystko, ale już teraz gdzieś ta rutyna przez te dwa tygodnie już jest i wiem co rano, co przed treningiem, co po treningu i jakoś specjalnie już coraz mniej spoglądam na tą listę rzeczy, ale fakt jest taki, że połowę mojej kuchni obecnie zajmują wszelakie pudełeczka i pojemniki suplementowe. To jeszcze nic, pokażę teraz. Ta druga połowa, tak? To okay. Czego nie było już doszło, także wszystko jest fajnie. Dieta, tak powiem szczerze, że nie pamiętam, czy w ogóle kiedykolwiek podczas kariery sportowej i teraz tych 6 lat przerwy, to jeszcze tym bardziej, że przestrzegałem. Pożegnanie z whisky i pizzą. No niestety, no trzeba wiesz, przyjaciół odstawić, bo akurat oni nie pomogą na 3 miesiące. Ale trzymam dietę 100%, co raczej mi się jakoś specjalnie nie udawało. Nie mam w ogóle jakiegoś ciśnienia, żeby próbować czegoś spoza listy. Ale to też jest łatwiej się trzyma dietę, łatwiej się trenuje, łatwiej staje jakiś cel. No a ustalmy, że cel jest bardzo duży, no bo tutaj, gdzie jesteśmy na tym narodowym, będzie jednak 55 tysięcy ludzi. No i wiesz, odstawić lipę i wziąć za to pieniądze, no to byłoby bardzo słabo. No, dla mnie najważniejsze jest tutaj się dobrze pokazać. Ja mogę ten pojedynek przegrać, ale mogę go przegrać po mega walce, wiesz, takiej, że będę w stosunku do siebie sam fair, że dałem z siebie wszystko, że zrobiłem na moje umiejętności i na przygotowania absolutnie 100% i żeby wyjść do klatki, to muszę mieć spokój w głowie, że treningi, że dieta, że wszystko jest na maksa. Jeżeli tego nie będzie, to otóż to, no to będę miał do siebie potem pretensje, więc będzie wszystko na maksa, będzie wszystko na 100% na ten narodowy. Jest cel, trzeba robić. Okej, teraz porozmawiamy sobie, trenujesz w S4, jest tam Janek Błachowicz, jest tam Damian Janikowski, jest tam Marcin Tybura. Chyba na sztab szkoleniowy i sparing partnerów nie masz co narzekać. Nie, no oczywiście, no wszystko spina Piotr Kileniewski, mam naprawdę... 6 lat temu, jak kończyłem karierę, ja mogłem sobie pomarzyć o sztabie ludzi i takich profesjonalistów, którzy będą mnie prowadzić. Kiedyś tego nie było. To jest naprawdę przepaść, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę treningową, metodykę, ludzi, wiedzę. Także cieszę się, że mam takich ludzi naokoło siebie. Jeszcze do tych sparring partnerów Daniela Mielańczuka bym dorzucił, który dzisiaj walczy w Londynie. Także nie mogę sobie wyobrazić lepszej ekipy ciężkich zawodników, którzy będą mnie dociążać w tym okresie sparingowym. Na co dzień trenujemy ze sobą, naprawdę, naprawdę fajnie, wiedza i cieszę się, że mam takie narzędzia. Jest Kuba Maurycz, wiesz, jest fizjoterapeuta Marcin Wiśniewski. Fizjoterapeuty nie pozdrowisz chyba. Nie, pozdrawiam Marcina, naprawdę człowiek, który powoduje, że mogę trenować i składam je do kupy, a przy okazji też razem wspólnie trenujemy. Wszystkie te treningi stabilizacji, mobilizacji, wczoraj siła dynamiczna, dobry dzik jest, dobre rzeczy układa, także też jestem za to bardzo wdzięczny. Jest Robert Złotkowski, trener od stójki, myślę, że nie ma w Polsce lepszego trenera z większą wiedzą i większym okiem do tego, jak analizować rywali i ułożyć akcje, żeby było dobrze. Jest Kamil Umiński od parteru, także naprawdę, no... Wygrałem na loterii takim sztabem trenerskim i opieką takich ludzi, jakich mam, a do tego sparring partnerzy, którzy będą pracować wspólnie wiesz, na ten sukces, no to tylko się cieszyć i ja mam wszystko podane tak naprawdę na tacy. Ode mnie wiesz, zależy teraz, czy tą tacę sobie doniosę do klatki, czy nie. No. Okej, to już myślę, że na zakończenie porozmawiamy sobie o całej karcie głównej gali KSW-39. Zapowiada się naprawdę bardzo dużo ciekawych pojedynków, bo wiadomo, walka wieczoru, gdzie będzie Halidow z Mańkowskim, zapowiada się walka Pudzianowskiego z Tyberiuszem, zapowiada się debiut Janikowskiego, no jest twoja walka, wiadomo, wydarzenie marketingowe Popek z Koksem. Myślę, że warto odkładać kieszonkowe i kupować bilet 27 maja do Warszawy. Ja myślę, że nie tyle warto odkładać kieszonkowe, co powinno być to robione już dawno, ale też warto zainwestować w jakieś zbieranie butelek i sprzedaż tych butelek, czy jakiekolwiek inne prace dorywcze, gdyż bilety kończą się bardzo szybko i zbieranie do maja kieszonkowego może okazać się, wiesz, jednak bezcelowe, bo już 35 tysięcy biletów sprzedali, a tak naprawdę kampania cała reklamowa i telewizyjna reklamy wszystko dopiero rusza, więc w ogóle nieprawdopodobne, co się dzieje, jeżeli chodzi o zainteresowanie tą galą. No ale karta walk jest świetna. Myślę, że tutaj nikt się nie wynudzi. Jest 11 pojedynków, 11 bardzo fajnych walk. Ja kibicowsko bym się jarał, wiesz. Myślisz, że zakończy się to na 55 tysiącach, czy jeszcze Maciek Kawulski gdzieś znajdzie kilka miejsc? Bo myślę, że bardzo będzie dogłębnie szukał. Z tego, co mi wiadomo, to wiadomo, że część trybun też musi być zagospodarowane na całą scenę i całe to show, które KSW
robi przy okazji swoich gal, ale floor chyba jest cały sprzedany, te bilety powiedzmy bliżej klatki i nie tylko bliżej klatki, także nie sądzę, żeby specjalnie. Jest 55 tysięcy ludzi przewidzianych na to, żeby wejść na tą imprezę. No ustalmy, że to jest rekord, który nie zostanie pobity, myślę, że przez długo, nie wiem, czy w... No gdzieś może jak na Camp Nou albo Santiago Bernabeu zorganizują galę, to będzie w stanie to przebić, ale nie sądzę akurat, żeby Hiszpanie byli zainteresowani MMA w takim stopniu, jak Polacy są zainteresowani i MMA, i przede wszystkim galą KSW i tymi wszystkimi bohaterami, którzy tutaj wystąpią, no bo to oni ściągają tych wszystkich ludzi na stadion. Dokładnie. Dobra, to życzę Ci w ogóle udanej walki, żeby wszystkie te słowa, o których wcześniej wspominałeś, się spełniły. Żeby to była dobra walka, niezależnie od tego, jaki będzie werdykt, no to niech wygra lepszy i może jeszcze się będziemy widzieć i jeszcze nie jednego wywiadu mi udzielić. Dzięki wielkie, moim i Waszym gościem był Juras. Czyli ja wygram. Tak, tak. Tego Ci życzę. Dziękuję.